Zapraszamy serdecznie do subskrybowania kanału Wisła Płoc TV. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, bo też jest bardzo istotne. Komentowanie itp. Zdrowy jesteś? Wiesz, że teraz zobaczmy takie fatońcy, czy nie? Nie. Czekasz jeszcze? Draft od razu. Co? Draft od razu. Drafty? Ale online czy offline? Online. Zdecydowanie. Czy jeden offline, chyba żeby nam zadanie. No i mieliśmy jeszcze czas, tu jest pod 2, to jest na 4 minuty, nie? No, bo nie ciekawe, czy trasy też zmniejszyli, na przykład offline. Ciężko jest połączyć te ruchy. Tylko by będzie ciężko połączyć. Trzeba ciężko. Jak trafisz z innej ligi jakąś. Bo one się łączą tylko jakby klubem i narodowością, nie? A ligę mają swoją. Wie co. No chyba tak, ale to musi się. Cześć, Szary. Cześć. No albo wiesz, no. Narodowo się klub ewentualnie jeszcze nie. Starte miksy, człowieku. Zawsze w tej ulicy się... Potykasz się o trawę, nie? Jak na szczudłach, ty. Jak często wymieniacie korki? Wcale. Tak szczerze, wcale, no. Ja tylko przykładam, jak mam nowe buty, to ze starych do nowych. A tak to się chyba nie wymienia. Że ja nie wymienię. A same buty jak często w takim razie? Nie wiem, Czajson, jak często wymienia? Wydaje mi się, że za często w tych nowych teraz jest duży problem, bo się szybko bardzo psują. Rozklejają, podpadają podeszwy. Nie lubię nowych butów. Starsze modele były lepsze chyba, na pewno bardziej trwałe. Ten przyklejony, nie? Kiedy w bardzo trudnej sytuacji zostaje to zagranie, ale Romeo idzie z tą piłką trochę do puku. Wydaje się, że jest przegrane, na przegranej pozycji, tak, to będzie strzelał gdzieś tam pewnie na siłę, nie. On robi do końca. Mam jeszcze takie fajne buciki w domu. Ubożyczyłem na mecz niejakiemu Damianowi Piotrowskiemu. Kojarzycie gościa? Na pewno. Na pewno. I strzelił w nich bramkę z Zawiszą Bydgoszcz na 1-0. On strzelił wtedy, co bramkarz tak wyszedł i on tak tu z prawej strony. Mamy to. Chyba 1-0, no. Są w tą ćwi. To jest mistrzostw Europy 2012, zajebiste. Różowo-białe. Skarbonowo podeszło jeszcze, co Lidl wygrał. Tam jeszcze w ogóle taki pak, że wiesz, na Merkura były z tyłu różowe, z przodu był biały. CBR-y były takie. Nie, różowe. Czerwone, ja je mam. Różowe. Ja w nich tu pierwszą bramę strzeliłem. Też je mam kiedy tyle. Co Błaszczykowski w nich grał? Euro 2012. No tak, ale mi się wydaje, że one były różowe. Czerwone. Różowe. Ja je miałem. Ja ci mogę je przywieźć. Tylko, że już są porwane z przodu. Jak często wymieniacie korki, buty? Zależy. Tak się, no tak, uśredniając. Co? Jedne chyba... Spróbuję tak to zatrzymać przynajmniej na jedną całą rundę na pół roku. No jak się dłużej uda, to dłużej, no ale tak musi dać na jedną rundę, nie? Okej. Okay. Kuba, podobnie czy? No maksymalnie, myślę, że chyba 3 miesiące. 3 miesiące?
krótko chyba, co? Tam jest podwójna i myślałeś, że mnie już tam czekałeś. Ja już czekałem, żeby się wziąć, a ty redukcja, ty... To jest automat, kochanie, żadnej redukcji nie było. Automat? Automat to jest. To automat. Wy kuźwa. Chyba jak w Houstonowie chyba automat. Ja nie wiesz, jakim ja autem jeżdżę nawet. Widzisz, takie śmiechy chichy, a ja automatem jeżdżę. No. To nie było żadnej redukcji. No. A ty czym jeździsz? Wysłałaś się. Czym jeździsz? Samochodem. Ale jakim? A ty nie widziałaś się? Ty, no nie widziałam. Nie, pomyliła chyba. Ja nie zwracam uwagi na nasze auta, naprawdę mnie to wszystko ja jedno. Nie. Jakimś ciemnym jechałeś, tylko tyle mnie. Granatowy. Jak? Granatowy. No, i tylko to zauważam, mnie to nic nie interesuje. I zepsutym. Naprawdę, ten, weź kluczyki, ja wsiądę i posłuchać, jak on działa. Nie, ty to nie szalery. Ej, z takimi, co ja autami jeździłam, to ty nigdy w życiu. Okej, ja nawet zabawki takie nie miałem. Kasia, dzień w pracy, proszę bardzo. Ale popyt, co on ma luz. Dzień od kuli z Kasią. W życiu. Fizjoterapeutka. Proszę bardzo. Ten stary Felix Brunowicz. Czwarty telefon już dzisiaj, a jest pół godziny w pracy. Lubię za kamerą. A gdzie ty mi przestał byłeś? Na Macie. Na Macie byłeś? Proszę cię, proszę cię. Weź się za piłkę, za granie, dobrze? Tutaj trawnik. Trawnik dzisiaj na żelu położy te włosy. Tutaj Krzysiu jak zwykle pracuje, to Kasia, to proszę nagrać, proszę bardzo. O, Kasia jak zwykle jakieś głupoty w głowie. A teraz idzie tam pościmy do tego swojej Kęcia. Paweł, kilka słów na tym początku tygodnia. Jakie plany na ten tydzień? Nie wiem, jakie... Plany na pewno na wybór nowego selekcjonera. Jeszcze nie ma oficjalnie, od 12 nie ma. Od 12 dopiero. Pijany może by napisał na tydzień. Paweł. Jakie założenia na ten tydzień? Żeby być zdrowy, nie? Przede wszystkim. Wróciłeś już do treningu, tak? No, powoli wracam. Ale jakiś mało rozmowny jest mi dzisiaj. Boisko zweryfikuje. O, przyszedł Sylwek. Sylwek. O, jest. Ty. Sylwek. Zmiana roli jest? Jak wyspałeś się? Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj nie, a co robisz? Nie mogłem. Czemu? Stres, dzieci. Męczą. Płakały. Bartek, jak często zmieniasz korki, buty, wymieniasz? Czy w ogóle bramkarze, jest taka zależność, że bramkarze rzadziej? Chyba nie, no po prostu jak się sobie to zmienię, tak? Jak już naprawdę się nie dają do użytku, to zmienię. Ale częściej po prostu się odkleją na czubkach palców. A też pytałem, masz jakiś taki jeden swój wybrany model, który idziesz cały czas, czy jednak zmieniasz? No, aktualnie mam od dłuższego czasu, no ja cały czas w Pumach. Future, cały czas. Nakręcił pozytywkę, zaraz będzie muzykę grać. Jak często wymieniacie korki, buty? Korki? W sensie... Buty. Się zepsują. To najprostsza odpowiedź chyba. No chyba tak, ale nie wiem, to jest runda, pół sezon. Nie, tutaj Kuba, sezon to nie ma szans. Nie, sezon Kuba powiedział, że to 3 miesiące, tak? Nie, wydaje mi się, że to nie ma jednej odpowiedzi. Co ile? Ale tak stawiałbym nie mniej chyba niż 3 miesiące. Nie no, 3 miesiące. Chociaż niektóre mam, które są mi sezon, ale to zależy jak się dba od modelu. Jak grasz, to zależy, jak masz grasz. Kilka par zmieniać. No, to też prawda. Nie ma, wydaje mi się, że nie można odpowiedzieć tego. A też preferujecie jak jeden konkretny model i wymieniacie go po prostu, czy jednak kombinujecie? Ja tam jestem team Nike. Jednak. Ja team Adidas.
Myślę, że tak raz na właśnie na pół roku, ale ja mam tak, że jak mi się tam trafią, bo kupuję najczęściej przez Instagrama albo tam przez stronki, bo są fajne starsze modele, takie wolę od tych nowszych, to gdzieś się po prostu fajnie trafi, nie? To kupuję, nie mam tak, że kupuję co rok czy co pół roku, tylko tak mogę mieć nawet 3-4 pary, ale po prostu jak się trafią, to kupuję. Tak jest okazja. Czy przegrywam też, idę do następnego, to tak jak błąd w meczu, ruszam do następnej piłki, tak samo ruszam do następnego. Gram papierkami do jednego, jeden, ruszam do następnego, dwa i tak dalej. Czterech na najlepszych na koniec, gra półfinały, finały i tak dalej. Uwaga, trzy, dwa, jeden, gramy. Jeden! Jeden! A, jeden! Kto miał 20? Ten, co miał najwyżej, musi odpaść, bo chcemy grać w przeciętnych takich składach, żeby nie było za dobrze. Do trzech. Dobra, dawaj, jak sobie życzy. 3, 4, 3, 4, 3, 4. Aaaa! 20. Raz, dwa, trzy. Raz, wygrał, dwa, trzy. Wygrał te 20. 2, 1, raz, 2, 3. 2, 2, uwaga. Od zera, zeruje się. Dawaj, i do 3 od zera. Do jutra, do jednego. Raz, 2, 3. Dawaj, 3, 2. Od teraz mamy finał, brawo dla finalistów. I do ilu? Do 3. Do 3, jedziemy. 3, 4, 3, 4, 3, 4. Brawo, brawo, brawo wszyscy. Brawo ludzi! A nie zjeżdżasz, że 20. Wybierz sobie nagrodę od całego zespołu. Bez podjazdu. Piłkę z podpisaniem. Barbara. Brawo. Pytać, czy jest coś, w co jesteś słaby w takim razie? Nie, ja jestem wszystko zajebisty. Nagraj po treningu, jak Paweł Giedynki rusza manualem. Trzymać, czy można zaczynać? Wy decydujecie! Tak, odklej się od tego nóżka! Niebieska! Brawo! Bela 3, dzielu. Ja nie wiem. Piłka. Dawaj jeszcze chwila. Jest grali. Tak, czemu wyrzucasz piłkę? Nie, nie. Dawaj, jedziemy, jedziemy. Wymiana piłek. Hop, hop. Jak najczęściej. Jest grali. Czerwona! Dobra? Zagadka. Jaka? Możesz już powiedzieć, no? W lewej ręce Kasia trzyma jabłka. W prawej ma 5 bananów. Ile ma owoców? Krzysiu nie wie. 7. 8. Ale to jest poszedł w siedle. Czemu poszedłeś w siedle? W lewej ręce. O, Mati, jeszcze raz, powiedz. W lewej ręce Kasia trzyma jabłka. A w prawej. Trzyma jabłka, no to trzyma jabłka, a w prawej 5 bananów, 8. Trzy.
Zdarzyło ci się, któryś tak odruchowo, bezwarunkowo kopnął na przykład? Spięty w oko? Nie. Z bólu, kurczę, różne rzeczy mogą się wydarzyć. No różne może. Nie, nie, jeszcze nie, żaden mnie nie walno. Nie musi. A ty znowu, co? Co oni nie nagrywają, czy ty na kozetce jesteś? Ktoś musi leżeć, ktoś musi zajmować. Mateusz, apeluję. Powiedz mi o pięknych rzeczach. Paweł, a to by się zdarzyło, że któryś przy masażu bezwarunkowo tak cię kopnął na przykład? Pewnie niejednokrotnie by chcieli. Ale wiesz, no nie mówię, że specjalnie, ale tak przy tym bólu. Chłopaki starają się kontrolować. Jak często zmieniasz koszki? Ty się popsuje. Średnio? Powiedz mi, co rundę, co pół rundę, co sezon? Nie, no co? 2-3 miesiące. Ale jak idzie, to nie zmienia, dlatego teraz wiem, co już chcę zamiast. A właśnie, ale... Nawet jak się rozwalą. Jak już zmieniasz, to cały czas ten sam model, czy jednak kombinujesz? Nie, raczej cały czas ten sam. No i teraz rzadko, powiem szczerze. Tu już różne odpowiedzi dostałem, więc... Nie grałem. Tak, zależy, czy się rozwalam, jeżeli nie, tak co pół roku. Tak, że mam nadzieję, że posłużą. Kilka bramek wybronią, kilka strzelą, może się uda coś. Ale też jest cały czas ten sam model na przykład? Sprawdzony model, czy jednak wymieniasz? Nie, cały czas ten sam model. Ostatnio próbowałem tempo, tak średnio mi podpasowało i wróciłem. Co? No to blisko. Jakieś nowe buty? Nowe buty. Jak często zmieniać? Nie, no rzadko. Już różne odpowiedzi mam, tak średnio. Tak. Nie wiem, co runda, co pół rundy. Nie, tamte buty co mam teraz, no to zagrałem. W sumie runda. A no wiesz jak to jest, te korki, że jakby... Potem, ale teraz jest pogoda taka, że zaczyna coraz więcej padać. Prawa gąskość i sążna to takie miksy, nie? A nie lubię. A. Nigdy nie grałem. A to woda co ma spowodować? Szybciej się rozbiją? Czy... No, tak szybciej, żeby były miękkie, tak uh-huh. na pierwszy raz, to żeby tam były miękkie. Zobaczymy. Może coś zdadzą. Jakieś bramki, coś, asysta. Oby. No, liczymy. No tak, ja też liczę. Dajcie, rozciągnę tą nogę, to ona drugi raz złapie. Za krótka! Dawaj. Yeah. Ojej!